dzisiaj recenzję. Brickheady. Są to dwa, jeden mały zestawik z małymi słodziakami. Tak je nazywam. I co jedno z ciekawostek to mam TNT. A raczej tylko Creeper. I wiecie, że to jest mój jakiś pierwszy zestaw Brickhead jakieś 2-3 lat. Rozumiecie? A ja pierwszy zestaw Lego miałem w jakimś 7, 5, coś takiego. 6 nawet? Nie wiem, ale bardzo tam. Ale naprawdę fajne. I co najdziwniejsze, naprawdę mnie to zawsze dziwi, że one mają mózgi w środku. Tak. Nie przesłyszeliście się, mózgi. Ja to pierwsze... No nie pierwszy raz, bo już parę brickheadów miałem. Hej Steve, co tam? Masz fajne oczy? Wiecie, i tutaj są takie podstawki, można tak sobie cyk. I Creeper jest małym słodziakiem. Niestety jest taki minus jeden, że tylko na jednej stronie tak wszystko jest, na drugiej nic. I to jest taki lekki minus Creeper, ale tak to przesłodziak, prawda? Wystarczy łapkę w ogóle, bo jest taki słodziakiem. Te oczy jeszcze. Na mieczyk? W sumie nie czekajcie. Można by było nawet zrobić tak. I wtedy nawet no chyba trochę lepiej wygląda niż tak wcześniej jak był. Ja spróbuję wam nawet pokazać. Oczywiście od tych podstawek nawet można to odczepić. I wtedy jeszcze lepiej jest. Cyk. To były 2-3 minutki budowania. Steve, nie wiem czemu, ale ma uszy. Nie wiem, ale bardzo ładne nadruki tutaj jak zwykle są. Te oczy. Oczy nie przestaną mnie nigdy rozbawiać. Bardzo małe nóżki. Oczywiście to jest Brickhead. To kończy na razie ten filmik. Mam 2-3 minutki. Zaraz będą niedługo pewnie. Ale jak te creeper jeszcze się odbija słoniec, to jest przesłuchane. Jak wygląda? Tak teraz wygląda tak na środku tutaj, jakby miał takie jakby ogromne serce. A u mnie nic nie ma tutaj. Nie dam zajść. Ale naprawdę fajny creeperek, tak bym myślał. No może tutaj tak, trochę to tak nie fajnie wygląda, ale... Dobra, do zobaczenia w komentarzach. Jeżeli Steve jest słodziakiem, to zostawcie subskrypcję. Jeżeli myślicie, że creeper jest słodziakiem, to zostawcie łapkę w górę. I ostatnio tak nabijacie te subskrypcje, że to szok. Prawda. Do zobaczenia.